Nagrodę za miejsce drugie wręczył prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Bartłomiej Pieńkowski oraz Paweł Malinowski, właściciel firmy Lusar. Zapraszam. Bardzo obiecująca zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego Piątka w 2022 roku znakomicie prezentowała się na ogólnopolskich arenach pływackich. Utalentowana pływaczka świetnie będzie wspominała 11. otwarte mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu. Podopieczna Andrzeja Pyskły trzykrotnie odbierała złote medale za zwycięstwa na dystansie 100 metrów stylem dowolnym, 100 metrów stylem motylkowym oraz 200 metrów stylem dowolnym. W klasyfikacji końcowej w roczniku 2008 z 938 punktami zajęła drugie miejsce. Młoda zawodniczka złote krążki przywoziła również z ogólnopolskich zawodów rozgrywanych m.in. w Mławie, Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie. W jej kolekcji pojawiło się także kilka medali srebrnego i brązowego koloru. W ubiegłym roku kilkukrotnie poprawiała rekordy życiowe. Idąc tym tropem, sezon otwarty, startowy 2023 może być dla niej jeszcze lepszy. Mowa o Oliwii Harewicz. Dobry wieczór. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie być tu i chciałabym przede wszystkim podziękować mojemu trenerowi Andrzejowi Pyskło, mojej mamie, najbliższym i wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Dziękuję. Oliwia, przede wszystkim na samym wstępie przyjmij ogromne gratulacje, wspaniały sukces. Przecież większość głosowania byłaś liderką. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich sekund. Ostatecznie zajęłaś kapitalne drugie miejsce. Spodziewałaś się, że masz aż tylu sympatyków? Ile dla ciebie znaczy ten wielki sukces? Znaczy to bardzo, bardzo dużo dla mnie. Nie spodziewałam się tego. Jestem z tego bardzo dumna, jestem pod wrażeniem i ogromny zaszczyt to dla mnie. I to tyle chyba. Oliwia, poprzedni sezon zakończyłaś jako multimedalistka, wielokrotnie stając na najwyższym stopniu podium. Do których zawodów z 2022 roku najchętniej będziesz wracała pamięcią? Oczywiście moje ulubione zawody są właśnie w Ostrołęce. Wszystko jest fajne, organizacja i ogólnie wiadomo, jak to swój basen, najlepiej się pływa i to właśnie była ta impreza. Tak. Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu. Tak. Oliwia kapitalnie się zaprezentowała, zdobywając właśnie kilka medali. W zeszłym roku również wielokrotnie poprawiałaś swoje rekordy życiowe, co pokazuje, że stale zaliczasz progres. Jakie są twoje cele sportowe na ten już trwający sezon 2023? Chciałabym jeszcze raz wystartować w Mistrzostwach Polski, letnich i zimowych, 15-latków teraz i no na pewno poprawiać czasy do takich moich wymarzonych i to chyba tak tyle na razie na ten... Myślę, Oliwia, że na pewno to zrealizujesz, patrząc na twój właśnie ciągły progres, na twoją niesamowitą, ciężką pracę wykonaną na treningach. Oliwia, teraz przyszła miła chwila na podziękowania i pozdrowienia, także oddaję tobie głos. No, ja bym chciała z całego serca podziękować mojej mamie, która mnie do tego naprowadziła, najbliższym trenerowi oczywiście, Andrzejowi Pyskło, pozostałym trenerom, całemu klubowi za wsparcie, za dobre spędzone chwile na treningach i znajomym. Wszystkim. Jak widać, Oliwia nie zapomina o najważniejszym wsparciu. Chyba wymieniłaś wszystkich, kogo można było, o nikim chyba nie zapomniałaś. Tak. Oliwia, jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję. No i miłej zabawy podczas reszty gali.